jesteś. Ivy? Znowu miałeś koszmary? Tak, o królu w jaskini. To dlatego, że całe dnie przesypiasz. Rozumiem, że przyszłaś tu, żeby ponarzekać. Nie, mój ojciec cię szuka. Gromar? Czego chce? Nie wiem, ale jest w złym humorze. To lepiej pójdę i z nim pomówię. Dostanę całuska? Nie teraz. Witaj, Oruku. To ty, pasterzu. Gromar cię szuka. Nie wiesz, czego chce? Nie, ale lepiej się pośpiesz, pasterzu. Gromar szuka cię już od dłuższego czasu. Dobrego dnia. Co ty knujesz za moimi plecami? A, chodzi ci o... Mogę to wyjaśnić. Chcę się tylko czegoś nauczyć. Tak, a moje owce potrafią tańczyć. Trzymaj się z dala od mojej córki. Od twojej córki? A, naturalnie, my... chcemy zachować czystość do czasu zaślubin. Ja... Chcę nauczyć się żyć jak uczciwy człowiek. Chcesz poślubić moją córkę? Kocham ją, a ona mnie. Miłość, dobre sobie. Skoro chcesz moją córkę za żonę, musisz przejść 3 próby. Taki jest zwyczaj w mojej rodzinie. 3 próby. To co mam zrobić? Wiesz, gdzie znajduje się grób Melgana? W krypcie, tuż za gospodarstwem Nuta. Zgadza się. Udaj się do krypty, zabierz sztylet Melgana z jego grobu i mi go przynieś. Czego chciał mój ojciec? Chciał mnie sprawdzić. Sprawdzić? Tak. Powiedziałaś mu o nas? Nie upadłam na głowę. No ale ktoś mu o nas powiedział. Co teraz? Teraz przyniosę twemu ojcu sztylet z grobu Melgana. Żebyśmy dostali zgodę na ślub. Chcesz mnie poślubić? Oczywiście. Chcę, tylko to dzieje się tak szybko. Od kogo twój ojciec mógł się o nas dowiedzieć? Może od Oruka. Powiedziałaś o nas Orukowi? Nie, zobaczył nas i o to się pokłóciliśmy. Wybacz, pastuszku, ale nie możesz przejść. Kreto szczury rozlazły mi się po polach. Dopóki się ich nie pozbędę, nikogo nie przepuszczę. Gromar wysyła mnie do grobu Melgana. Gromar. W takim razie przepuszczę cię. Mam nadzieję. Słuchaj, no, pastuszku, mam dla ciebie propozycję. Jaką? Jeśli wybijesz kreto szczury na moich polach, dostaniesz moją pałkę. To dawaj pałkę. Zajmę się tymi kreto szczurami. Masz kretoszczury na polach? Myślałem, że słońce im nie służy. Słońce im szkodzi, to prawda. Ale mimo to są groźne. Thank you.
Thank you.